Zadanie 27. W pudełku są tylko kule białe, czarne i zielone. Czyli tak mamy. Białe, czarne i zielone. Kul białych jest 2 razy więcej niż czarnych. Kul czarnych jest 3 razy więcej niż zielonych. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej jest równe. No i teraz tak, popatrz. Tu jest czarna kula. Wezmę, o tak. Więc to mogę zastąpić tym, no nie? Czyli mam 2 razy 3 zielone. Otrzymuję, że jest 6 zielonych, tak? Mogę podstawić. I teraz, żeby obliczyć prawdopodobieństwo tego, że wylosuję kulę białą, to co muszę wiedzieć? Na górze muszę wiedzieć, ile jest kul białych, ile jest kul białych. A na dole, ile jest wszystkich kul. No i dobra. Jak już wiemy, co potrzebujemy, no to do dzieła. Więc tak, kul białych jest 6Z. I, a ile jest wszystkich kul? Wszystkich kul jest 6Z plus to, no i plus to. Czyli Z plus 3Z plus 6Z. To się równa 6Z przez 1,10. Tu nam się te literki poskracały. To z tym przez 2, czyli na górze mamy 3, na dole 5. Dlatego odpowiedź T jest odpowiedzią poprawną. Zostaw po sobie znak i zapraszam na kolejne zadanie.